To właśnie w tym miejscu kierowcy będą mogli korzystać z nowych miejsc parkingowych. Właśnie ruszyła budowa 98 miejsc postojowych. Mimo systematycznych starań władz miasta i powstawaniu nowych parkingów, zmotoryzowani mieszkańcy Lubina wciąż narzekają na ich brak. Gdy Lubin budowano i projektowano w latach 60., 70., nikt w najśmielszych marzeniach nie przewidywał takiej ilości aut, jaką teraz mamy. Żadne z tych osiedli nie jest tak naprawdę zaprojektowane na taką ilość samochodów. My próbujemy w każde możliwe miejsce, gdzie jest to jeszcze sensowne i logiczne i nie wiąże się z wycinką drzew, sytuować nowe parkingi. Z nowych parkingów będzie można korzystać już w połowie listopada. Będzie to zupełnie nowy parking. Do tej pory w tym miejscu był taki skwerek z rzadką trawą. Próbowano i tak tutaj parkować, miejsc parkingowych na tym osiedlu nigdy nie jest za dużo. Wszystkich mieszkańców prosi się, aby nie korzystali z Zatoki Postojowej oraz istniejącego tymczasowego parkingu na wysokości klatek 20-26. Stojące auta utrudniają bowiem dojazd sprzętu na plac budowy. Za parkingi miasto zapłaci blisko 700 tysięcy złotych. Jestem Mikołajek i opowiem wam, jak spędziłem wakacje. No już chłopaki, spokojnie. W ramach filmowych wakacji Kino Muza w Lubinie poleca najmłodszym widzom najnowsze przygody znanego na całym świecie Mikołajka. Na wakacje Mikołajka w polskiej wersji językowej zapraszamy w dniach od 22 sierpnia do 4 września. Bilety już od 15 zł. Od poniedziałku do piątku seanse również o godzinie 12. Internetowa rezerwacja biletów na www.ckmuza.eu. Nikomu nie możecie powiedzieć. Przysięgnijcie teraz na świętego Mikołaja. Uroczyście przysięgamy! Zapraszamy na baseny. Centrum 7. Rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I Ustronie 4. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku.